kraju co czwarty maturzysta musiał zmierzyć się z egzaminacyjną porażką. Na wynik tegorocznych matur wiele czynników mogło mieć znaczący wpływ. Ubiegłoroczne strajki nauczycieli, tegoroczny lockdown, brak samodyscypliny abiturientów, ale też długotrwały stres, który dotknął również maturzystów. Dzisiaj nikt nie jest w stanie jednoznacznie określić, co przyczyniło się do maturalnej klęski. Ja sądzę, że wszystko po trochu. Egzamin dojrzałości sukcesem zakończyło zaledwie 74% tegorocznych polskich maturzystów. W Suwałkach do okrojonej sesji egzaminacyjnej przystąpiło ogółem 972 abiturientów. Z 613 licealistów maturę zdało 85%. Warto jednak zauważyć, że w liceach publicznych prowadzonych przez miasto wyniki są znakomite. Prym wiedzie drugi ogólniak, w którym odsetek sukcesów osiągnął 98,5%. Na drugim miejscu pierwsze liceum ogólnokształcące z odsetkiem niższym o niespełna 1%. Wypadliśmy bardzo dobrze, jeśli chodzi o licea. Jeśli chodzi o technika, wynik jest niezadowalający. Po rozmowach z dyrektorami wiem, że dyrektorzy też mają takie refleksje i odczucia, że licea bardzo wysoki wynik, powyżej średniej krajowej, bardzo wysoka zdawalność, świetne wyniki. W liceach sytuacja może się jednak jeszcze nieco zmienić. Na plus. Z rozmów z dyrektorami wynika, że wielu uczniów osiągnęło wynik bliski granicy zdawalności. To jest 28%, więc wizyty w OKE w Łomży już są zaplanowane, ponieważ często zdarzają się też pomyłki i część uczniów liczy na to, szczególnie tych dobrych uczniów, że to po prostu zwyczajna pomyłka i wynik będzie im uznany i zdadzą maturę. W tak zwanym ekonomiaku maturę według wczorajszych wyników zdało niemal 67% uczniów, w ZST nieco ponad 60%. Zespół szkół numer 6 osiągnął zaledwie 56,5% sukcesów. Jeśli chodzi o technika, jest nad czym popracować, tym bardziej, że w każde technikum realizowało projekty unijne, gdzie matematyka, polski, angielski to były przedmioty, które były dodatkowo realizowane przez uczniów, przez nauczycieli. Wyniki nie są zadowalające. W Łomży o sukcesie może mówić 81% licealistów i 64% maturzystów ze szkół technicznych. W Białymstoku 86% abiturientów liceów i aż 72% uczniów techników maturę ma już w kieszeni.